Białystok to mój cel podróży na sam koniec. Zaparkowałem na ulicy Lipowej i udałem się do centrum. Byłem w centrum miasta, ale chciałem tak, jakby być w centrum samego centrum. Udałem się na pobliski skwer Ludwika Zamenhofa. Stamtąd skierowałem się ulicą Spółdzielczą na skrzyżowanie ulicy Lipowej i Tadeusza Kościuszki. Białystok według Wikipedii z grudnia 2020 roku ma prawie 300 tysięcy mieszkańców. Duże miasto, ma wiele atrakcji. I co tu wybrać, gdy nie wiem, co jest ciekawe i jestem tam po raz pierwszy? Studiując mapę, zdecydowałem się krążyć po centrum miasta. Tam też filmowałem. Zdjęcia nie są może odkrywcze, ale byłem tam krótko raz i zamierzam być tam nieraz. Wtedy się okaże. Za pomnikiem Jerzego Popiełuszki natknąłem się na zabytkowy Pałac Branickich. Jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej w stylu późnobarokowym określanym mianem Wersalu Podlasia, Wersalem Północy, a także Polskim Wersalem. Początki pałacu sięgają XVI wieku. Pałac został zniszczony w 1944 roku. Odbudowano go w 14 lat, zaczęto odbudowę w 1946 roku, a zakończono w 1960 roku. Od końca II wojny światowej mieściła się w nim Akademia Medyczna, a obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Barokowy park pałacowy ma powierzchnię około 9,7 hektara i stanowi integralną część terenów zielonych Białegostoku. W Sztuka Polska XVIII wieku Mariusza Karpowicza czytamy, że nieznany jest dotąd twórca monumentalnej w swym barokowym klasycyzmie fasady ogrodowej pałacu.
Parku Pałacowego przeszedłem przez bulwary Kościołkowskiego, mających powierzchnię 5,4 hektara i porośniętych starodrzewem, do parku Planty znajdującego się w centrum miasta. Otacza on Pałac Branickich niemalże z każdej strony i zajmuje około 14 hektarów. Główna aleja plant jest bardzo reprezentacyjna i zdobią ją kwietniki i ciągnące się wzdłuż szpalery żywotników zachodnich. Najciekawszym stawem w parku jest staw Serce, zlokalizowany w pobliżu podświetlanej fontanny w Alei Zakochanych. W okresie letnim fontanny tworzą zmienne strumienie wody o różnych kształtach, a w weekendowe i świąteczne wieczory dodatkowo można podziwiać je w niesamowitej grze świateł. Park Stary imienia księcia Józefa Poniatowskiego powstał w latach 1895-97. Centralną część parku stanowił owalny plac, od którego krzyżowo rozchodziły się aleje parkowe. Pierwotnie park otoczono stylizowanym neobarokowym kamiennym ogrodzeniem z elementami ozdobnych krat. Obecnie na terenie parku znajduje się Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki, zbudowany w roku 1933. Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z małżonką, stanowi część parku Planty w centrum Białegostoku, popularnego miejsca wypoczynku i spotkań mieszkańców miasta. Park Konstytucji 3 Maja to modernistyczny park w Białymstoku, utworzony na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Obszar parku wynosi 16,2 hektara. Akcent Zoo to ogród zoologiczny położony na terenie Parku Konstytucji 3 Maja o powierzchni 3 hektarów. Otwarty został w latach 60. XX wieku. Początkowo zoo miało pełnić funkcję tymczasowego miejsca służącego przechowywaniu zwierząt. Zwierzęta w zoo można obejrzeć bezpłatnie i w dowolnym czasie. I to już koniec mojego podróżowania po północno-wschodniej części Polski. Zajęło mi to prawie tydzień, a tak naprawdę widziałem bardzo niewiele. Fakt, to był tylko rekonesans. Teraz muszę się bardziej przygotować i eksplorować, że tak się wyrażę, głębiej, dokładniej. Kiedy to zrobię? Nie wiem. I dlatego zostańcie na kanale, aby nie przegapić tego momentu. Wierzę, że będzie warto. Do zobaczenia w następnych filmach.